TVG9, Klaudiusz Wesołek. Za komuny istniały tak zwane Wojska Obrony Terytorialnej kraju. A to taka dość gówniana była obrona terytorialna, ale jakaś była. No później zamiast to rozwijać, no to za czasów no, III RP zostało to doszczętnie zlikwidowane. Od jakiegoś czasu biorą się za tworzenie obrony terytorialnej sami ludzie, organizacje obywatelskie i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Natomiast ja widziałbym pewną rolę państwa tutaj w tworzeniu tej obrony terytorialnej. Kiedy no takim ciałem i krwią są właśnie te organizacje obywatelskie, to rolę państwa widziałbym jako stworzenie takiego kośćca dla tego wszystkiego. I myślę tu o batalionie w każdym województwie. No nawet jak byłby problem, to nawet o kompanii. Chodzi o to, żeby w każdym województwie było takie centrum szkoleniowe z bazą, no przede wszystkim ze strzelnicą porządną, także z instruktorami, no bo organizacje obywatelskie mają bardzo dobrych instruktorów, tylko niestety no, jest taka chora sytuacja, że jak ktoś znajdzie instruktora, no to się już z inną organizacją nim nie podzieli, ale wręcz przeciwnie, no każdy pilnuje, żeby mieć go na wyłączność. No jest to chore, ale niestety tak jest. Także dobrze, żeby było takie w każdym województwie właśnie centrum szkoleniowe, dostępne dla każdego obywatela, tam po jakiejś symbolicznej cenie, po kosztach, te strzelnice wszystkie. A dla zaangażowanych członków tych organizacji obywatelskich nawet za darmo. No poza tym w przypadku wojny czy jakiegoś kryzysu, no takie bataliony o te pełniłyby rolę koordynacyjną dla tych organizacji obywatelskich. No one by się skoordynowały same, no bez tego, ale to za jakiś czas. Natomiast tutaj w naszej sytuacji już całkiem niedługo może mogą występować sytuacje kryzysowe, czy nawet no, odpukać, ale może i wojna. A więc państwowa, no taka monowska obrona terytorialna jest potrzebna, ale jako właśnie ten kościec dla rozwoju obrony terytorialnej organizowanej przez samych obywateli, przez organizacje obywatelskie, milicje, samoobrony i tym podobne.